Пока-спока. No dobrze, jesteście już po zasadniczej części przygotowania do sezonu zimowego. Jak oceniasz swoją formę? Czy jesteś gotowy do sezonu? No, mogę powiedzieć, że gotowy jestem, bo dałem z siebie wszystko z 100%, albo w 100%, albo nawet więcej. Wszyscy jesteśmy, myślę, bardzo dobrze przygotowani. Cały sezon pracowaliśmy ciężko, całe lato na to, żeby być właśnie gotowym do zimy i na całą zimę, żeby mieć siłę i żeby walczyć w zawodzie. Jak teraz będzie wyglądał ten ostatni wasz okres do zawodu? Będziemy teraz, nie będziemy tak wyjeżdżać na tyle lotowe, jak to bywało w poprzednich latach. Bardziej zostajemy w Polsce, będziemy obozy w Szczyrku, w Wiśle mieć. Z tego co wiem, tam w planie tak mamy. Po prostu w śniegu też podobno nie będziemy szukać jakoś na siłę. Wykorzystamy ten okres teraz przed samym sezonem, bardziej tak w domu, na miejscu, na obiektach tu domowych niż obozach. Mi to bardziej podoba, bo według mnie nie jest ciężko się przestawić na takie tory lodowe, czy nawet na ten zimowy rozbieg, a im więcej czasu przed sezonem w domu się spędzi, tak to ta chęć wyjazdu później na zawody będzie większa i ten głód skakania. Zmieniałeś coś w technice przez to lato? Nie no, cały czas pracujemy, mamy wizję od samego początku, od wiosny mamy wizję taką z trenerami ustaloną, do której dążymy do perfekcji w tych skokach. Nic tam w technice się za bardzo nie zmieniło, no, po prostu tak jak to wyglądało kiedyś, dwa lata temu, czy rok temu, dążymy ogólnie do perfekcji. Czy stawiasz sobie jakieś cele na najbliższy sezon zimowy? Znaczy tak, no cele, może nie takie wynikowe, to gdzieś tam mam w głowie te cele, które chciałem ale osiągnąć, ale takim głównym moim celem bynajmniej to jest skakać cały sezon na równym, dobrym poziomie. Czyli spełniać te miejsca takie, te cele takie wynikowe, żeby to było przez cały sezon, a nie, żeby później nie przyszedł jakiś kryzys, bo to tylko to. Nie, dziękuję.